Warto zaczekać przynajmniej pierwsze 4, a najlepiej 6 tygodni życia i wprowadzić butelkę wówczas, kiedy mamy już pewność, że dziecko dobrze opanowało ssanie piersi, przybiera prawidłowo na masie, nie mamy problemów z brodawkami, a laktacja jest prawidłowo rozbudowana i ustabilizowana. W takiej sytuacji możemy spróbować dołożyć dziecku kolejną umiejętność ssania smoczka butelki. Maluchy, które nigdy nie miały potrzeby pobierania pokarmu z butelki, mogą mieć problem z jej zaakceptowaniem po 3., 4. miesiącu życia, kiedy to zaczynają ssać bardziej świadomie, zgodnie ze swoją wolą, a nie tylko w wyniku pobudzonych odruchów. Warto wiedzieć, że od chwili narodzin skuteczne może być też karmienie specjalną łyżeczką czy kubkiem. Samo wprowadzenie butelki powinno być przemyślane i wspierające dotychczasowe umiejętności dziecka. Źle dobrana i podana butelka może zaburzyć ssanie piersi, zrazić dziecko do kolejnych prób jedzenia z butelki, ale także spowodować awersję do jedzenia w okresie rozszerzania diety i później. Niezwykle ważna jest tutaj pozycja i technika karmienia butelką i to, jaką butelkę wybierzemy. Dzieci prawidłowo ssące pierś pracują językiem na miękkiej, elastycznej brodawce, kontrolując i nadzorując tempo wypływu, wielkość łyczków i ich ilość. Smoczek butelki nie powinien narzucać się dziecku, odciskać w buzi, wywoływać odruchów wymiotnych czy zmuszać do przyjmowania pozycji obronnej. Szukamy smoczków elastycznych, miękkich, o szerokiej podstawie, która pozwala na znaczne rozwarcie ust i stabilne oparcie ich tak, jak na otoczce piersi. Usta nie powinny zaciskać się na smoczku, a jedynie swobodnie uszczelniać, dając możliwość pracy językowi i tworzeniu podciśnienia w buzi. Język nie powinien zatem trafiać na asymetryczne, finezyjne kształty czy uskoki, które znacznie wpłyną na odczuwanie brodawki mamy. Podając butelkę po raz pierwszy, powinniśmy wybrać moment, kiedy dziecko jest w dobrej formie. Nie ma kataru, nie odreagowuje rodzinnego przyjęcia, nie jest w nowym dla siebie miejscu. Dobrze, by nie było głodne. Pierwsze spotkanie z nową formą karmienia jako wyzwanie dla pozostawionego na kilka godzin sam na sam z dzieckiem taty to nie najlepszy pomysł. Jaki moment wybrać? Na przykład ten, kiedy kończycie karmić się piersią. W ramach ciekawostki weź dziecko w ramiona. W pozycji półsiedzącej. I pokaż coś nowego. Jeśli maluch usilnie szuka piersi i odwraca głowę, być może sprawniej pójdzie innemu opiekunowi, który nie pachnie tak pięknie jak ty. Pamiętajcie, że nie wolno karmić dziecka leżącego płasko na plecach. Staramy się dbać o umiejętności i odruchy, jakie maluch wykorzystywał dotychczas podczas ssania piersi. Smoczek może być wcześniej zanurzony w mleku. Dotknij nim okolicy górnej wargi i rynienki pod noskiem. Dajcie sobie chwilę. Dziecko powinno zareagować otwarciem buzi, lekkim uniesieniem głowy, polizaniem. Smoczek podajemy przy otwartej buzi pod kątem ku górze, na podniebienie. I pozwalamy na zassanie go dla uspokojenia, ułożenia się na nim, uszczelnienia, wywinięcia warg. Dopiero po kilku zassaniach na pusto przechylamy butelkę do pozycji poziomej, by pokarm spłynął w wąską część smoczka. Nie chcemy, by zalany był cały smoczek. Tak, często straszą nas połykaniem powietrza. Wynika to z nieprawidłowego podania butelki, którym mleko grawitacyjnie wpływa do gardła, uniemożliwiając dziecku przemyślane, spokojne spijanie mleka i koordynowanie tego z oddychaniem, a nie z obecnością powietrza w butelce. My też nie musimy pić z pojemników próżniowych, by powietrza nie połknąć. Jeśli takie się trafi, a trafi na pewno, to ucieknie nosem, bo właśnie nie pijemy na leżąco, na plecach. A i zwykła woda może powodować bóle brzucha i odbicia, kiedy pić ją będziemy w pędzie, bez namysłu czy na akord. Jeśli maluszek jest piersi i tylko chcecie popróbować z butelką, możecie zacząć od pustej. Jeśli miałoby być w niej mleko i nie chcemy póki co zbytnio ingerować w rytm karmień piersią, wystarczy 20-30 ml odciągnięte wcześniej lub rozmrożone. Świeżo odciągnięte mleko podane przez innego opiekuna może pomóc szybciej zaakceptować butelkę. Z czasem zmieniać można proporcje podanego mleka, wielkość porcji czy też częstotliwość podawania butelki.
Przyjmuje się, że małe niemowlę zjada 120 do 170 ml mleka na kilogram masy ciała dobowo, co pomóc może oszacować pojedynczą porcję mleka. Kilkumiesięczniak może zjadać np. między 60 a 120 ml na porcję. Rozważyć musimy kilka sytuacji. Przede wszystkim, jaki mamy cel we wprowadzeniu butelki. Czy planujesz powrót do pracy i karmienie butelką będzie lada chwila stanowiło znaczną część karmień w ciągu doby? Czy może kilka razy w miesiącu wychodzić będziesz na 2-3 godzinki? A może niepokoją Cię przyrosty masy dziecka i rozważasz potrzebę dokarmiania? W ostatnim przypadku niezwykle ważne jest przyjrzenie się Waszej sytuacji. Co się stało, że jesteście w tym punkcie? Na jakim etapie laktacji zaczęły się schody? Co zawodzi? Czy coś po stronie dziecka, czy coś po stronie produkcji mleka? Czy faktycznie to odpowiedni moment na sięgnięcie po butelkę? A może najpierw trzeba sprawdzić coś innego i poczekać kilka dni na efekty poprawek? Niewątpliwie wraz z rzeczywistą potrzebą dokarmiania należy wesprzeć laktację, aby wprowadzenie mleka spoza piersi nie przyczyniło się do zaburzeń techniki ssania i dalszego obniżania produkcji pokarmu.